Witam serdecznie wszystkich, w ostatnim tygodniu na kanale pojawił się temat związany z kodeksem Serafinianus no i pojawiły się też głosy, żebym troszeczkę bardziej przybliżył ten temat nie ukrywam, że nie za specjalnie mam czas coś nowego w tej chwili nagrywać, bo kupa obowiązków jest ale sobie pomyślałem, że troszkę ten temat rozszerzę Tutaj też widzicie jedną ze stron z tego kodeksu, którą wyciągnąłem, dosyć ciekawie opisującą. Będę wdzięczny, jak docenicie to, że troszeczkę tego czasu znalazłem, za wszystkie lajki, komentarze, będę bardzo wdzięczny. A więc przejdźmy sobie do tematu związanego z kodeksem Serafinianus, tak, żeby ten temat bardziej jakoś tam zaostrzyć. No, nie ukrywam, że kodeks Serafinianus jest jednym z najbardziej takich Enigmatycznych, ale też i fascynujących takich dzieł sztuki, czy w ogóle takim ciekawym dosyć elementem literatury wizualnej XX wieku. Jak już wspominałem w poprzednim filmiku, on został stworzony przez włoskiego architekta i artystę Luigiego Serafiniego. No i po raz pierwszy to dzieło zostało opublikowane w 1981 roku. Takie, Co jest takie ciekawe w tym dziele? No przede wszystkim jest to takie niezwykłe połączenie. Surrealistycznych ilustracji, które wydają się pochodzić z jakiegoś kompletnie innego świata, a także też połączenie pisma, które przypomina język, który, język, trudno to nazwać językiem bardziej niezrozumiały, coś bardziej niezrozumiałego niż język. No i to wszystko sprawiło, że kodeks zdobył uznanie wśród artystów, badaczy, miłośników sztuki, praktycznie na całym świecie. No i chciałem się tak troszeczkę dzisiaj przyjrzeć dokładniej kodeksowi Serafinianus. I chciałem tutaj omówić takie pięć zasadniczych części tego kodeksu. Czyli po pierwsze samą genezę i kontekst powstania kodeksu Serafinianus, po drugie strukturę i treść księgi, czy też po trzecie język i alfabet kodeksu troszkę też ciekawostek autorze, czy o ludzim Serafinianim postaram się powiedzieć. No i w końcu, jak ten kodeks był w ogóle odbierany, jak go interpretowano i jaki w ogóle miał wpływ. Tak więc, pierwsza część dotycząca genezy, czas, start możemy powiedzieć. Jak już powiedziałem, kodeks Serapinianus powstał w latach 1976-78, jako taki projekt artystyczny wspomnianego przeze mnie włoskiego twórcy, Luigi'ego, Serafiniego. No i Serafini z wykształcenia był architektem, natomiast zamiłowanie artystą i zdecydował się stworzyć takie dzieło, które stanowiłoby surrealistyczną odpowiedź na klasyczne encyklopedię. No zamiast oferować jakąś logiczną, naukową wiedzę, to Serafini postanowił przedstawić ten świat wyobraźni, w którym rządziły kompletnie inne prawa. Tam rządziły prawa natury, biologii, fizyki, więc tworzenie, samotworzenie kodeksu zajęło mu dwa lata, natomiast jego wydanie wzbudziło sensację na włoskiej scenie artystycznej. Inspiracje dla Serafiniego były zróżnicowane i najważniejszymi z nich były dzieła renesansowych i barokowych takich encyklopedystów, takich jak na przykład Annasius Kircher. On był jezuickim uczonym, opisywał, rzeczywistość z fantastycznym połączeniem wiedzy i fantazji. No ale również e, inne prace inspirowały Luigi'ego, bo inspirował go między innymi Salvatore Dali, prace Salvatora Dali, prace René Margerita czy innych surrealistów, którzy dążyli do ukazania rzeczywistości w nowym, takim nieoczywistym świetle. E, Serafini czerpał w ogóle również inspiracje z manuskryptów, między innymi jeszcze kiedyś taki oddzielny temat zrobię, bo on czerpał z manuskryptu Wojnicza. Na temat manuskryptu Wojnicza postaram się też coś przygotować, żeby przybliżyć ten temat. Manuskrypt Wojnicza była to taka średniowieczna księga, która została napisana w dosyć niezrozumiałym języku. I powiem szczerze, manuskrypt Wojnicza do dnia dzisiejszego bardzo fascynuje wielu badaczy. Jeżeli ktoś miałby okazję zajrzeć do kodeksu Serafinianus, to zobaczy, że jest to około 360 stronicowe dzieło, które zostało podzielone na 10 rozdziałów, które formalnie można by powiedzieć, że przypomina, te rozdziały przypominają klasyczne encyklopedie i każda sensacja opisuje inny aspekt świata, który został w tym kodeksie przedstawiony, czyli przedstawia się te zjawiska od biologii poprzez technologię, aż po kulturę i zwyczaje, no i chciałbym się tak troszeczkę przyjrzeć tym kluczowym tematom, które w tym dziele pojawiają się. Po pierwsze, jeden z działów dotyczy na przykład flory i fauny, bo pierwsze rozdziały skupiają się w ogóle na roślinach i zwierzętach które są całkowicie odrealnione. Tam znajdziemy takie istoty, które przypominają troszeczkę skrzyżowanie ludzi z rybami, rośliny, które zmieniają swój kształt i kolor w zależności od otoczenia, czy jakieś tam hybrydy nieznanych gatunków, których istnienie w naturze praktycznie jest niemożliwe. Inny temat, który się przewija przez kodeks serafinianus to. Antropologię i anatomia, bo kodeks prezentuje takie różnorodne, humanoidalne postacie oraz ich anatomię, no jednak zmutowaną i pełną elementów nieznanych biologię, tak bym to powiedział, bo ludzie przedstawieni w księdze mogą mieć na przykład zdeformowane koniczyny, albo przypominać roboty o jakichś tam organicznych cechach, też kilka rozdziałów. Kodeksu Serafinianus dotyczy technologii inżynierii, bo w tych rozdziałach, które są poświęcone technologii, widzimy takie futurystyczne maszyny, których działają na zasadach nieznanych nam praw fizyki. Są to jakieś abstrakcyjne konstrukcje, no, które często wydają się zaprzeczać w ogóle logice i funkcjonalności. No ale też tam są umieszczone gigantyczne mechanizmy o takich nieznanych zastosowaniach. E czy nie, nieznanych w ogóle kształtach. Co więcej, na przykład, znajdujemy tam też mapy nieistniejących praktycznie kontynentów, oraz jakieś budowle niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości, które są złożone z nietypowych materiałów albo z niekonwencjonalnych, mają niekonwencjonalne jakieś kształty też też możemy znaleźć taką księgę dotyczącą kultury i zwyczajów, bo ta księga przedstawienia również opisy obcych cywilizacji, jej ubrań, przedmiotów codziennego użytku, świąt, rytuałów. Są to przedstawienia takie całkowicie oderwane od naszych realiów, bym powiedział, pokazujące społeczeństwo, którego praktycznie nie rozumiemy, ale które fascynuje nas przede wszystkim swoją Swoją różnorodnością. Jednym z najbardziej w ogóle takich intrygujących elementów kodeksu jest jego język, bo język jest systemem pisma, który wygląda jak spójny i zorganizowany alfabet, no jednak nikt nie jest w stanie go praktycznie odczytać. Pismo to ma takie cechy logograficzne przypominające pismo ręczne, ale nie odnosi się do żadnego znanego języka. W ogóle wydaje się, że Serafini stworzyli kompletnie wymyślony język, który imituje rzeczywiste formy komunikacji, ale nie posiada w ogóle jakiegoś rzeczywistego znaczenia. Wielu badaczy w ogóle językoznawców czy kryptografów próbowało rozpracować strukturę tego pisma, no ale jednak jakoś tam bez sukcesu. Serafini sam powiedział, że język nie ma ukrytej treści, jest jedynie formą artystycznego eksperymentu. I porównał to swoje pismo do tego, jak dzieci postrzegają książki przed nauczeniem się czytania, bo wtedy widzą tekst jako zbiór symboli, ale w ogóle nie rozumieją znaczenia tego, co tam jest, co tam jest napisane. Luigi Serafini. Który urodził się w Rzymie w 1949 roku. To taki wielowymiarowy artysta, którego pracą obejmują architekturę, projektowanie, rzeźbę, czy jakieś ilustracje, czy instalacje artystyczne. No i poza kodeksem Serafin jest autorem w ogóle różnych projektów związanych z przestrzenią publiczną oraz instalacji, które miały na celu angażowanie i, 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 i miały Wchodzić w jakieś interakcje z innymi, z jego dziełami, tak bym to powiedział. Jego podejście do sztuki jest mocno związane z surrealizmem, co znajduje odzwierciedlenie w jego najbardziej takim, właśnie znanym dziele. Jednym z ciekawszych faktów o serafinim jest to, że w ogóle on unika udzielania jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia jego twórczości. Serafini podkreśla wielokrotnie, że kodeks nie jest dziełem, które ma jedno konkretne znaczenie, ale jest raczej zbiorem wizualnych i konceptualnych zagadek, które każdy odbiorca może interpretować na swój jakiś własny, wymyślony sposób. No i w ten sposób wpisuje się tak naprawdę Luigi Serafini w taki nurt postmodernistyczny, gdzie jako autor odmawia przypisywania stałych znaczeń swoim pracom. Właśnie, a tutaj można by sobie zadać pytanie, jak to jego dzieło Kodeks Serafinianum zostało w ogóle odebrane, jaki ma odbiór w społeczeństwie. No, odbiór Kodeksu Serafinianus na przestrzeni wielu lat był zróżnicowany, co w ogóle wynika. Z jego takiej niezwykłej formy oraz niezrozumiałej treści. Bo kodeks w ogóle szybko uzyskał status dzieła kulturowego, przyciągając uwagę czy artystów, czy naukowców, czy filozofów, językoznawców. Czy co więcej powiem wam, że nawet programiści się tym zainteresowali. No, i na przykład, jeżeli sobie znajdziemy taką grupę, jak artyści i designerzy, to Wiele osób zajmujących się sztuką wizualną uznawało kodeks za źródło jakichś inspiracji, bo jego surrealistyczne przedstawienie często było przywoływane w kontekście wielu, wielu awangardowych projektów. Między innymi na kodeks Serafinianum powoływał się przykładowo Timothy Lear, to był taki znany psycholog i entuzjasta psychodelików, który uznawał ten kodeks za wyraz niezrozumiałych stanów świadomości. Na ten kodeks również powoływali się naukowcy i kryptografowie, bo wielu badaczy starało się zrozumieć i rozszyfrować ten język kodeksu, porównując go, jak już wspomniałem, z wieloma takimi historycznymi manuskryptami, czy tym wspomnianym przeze mnie manuskryptem wojnicza. No i dzieło przyciągało również uwagę filozofów i semiotyków, którzy analizowali je jako um, przykład. Języka, który praktycznie nie ma sensu, no a jednocześnie pełni jakąś funkcję um, narracyjną, tak bym to powiedział. No w świecie technologii czy popkultury to w XXI wieku kodeks zyskał nową falę popularności wśród przede wszystkim społeczności internetowych, które analizowały dzieło w kontekście teorii spiskowych czy Różnych spekulacji na temat ukrytych znaczeń, no i kodeks był również wykorzystywany w grach komputerowych czy w filmach jako przykład jakiegoś fantastycznego świata pełnego tajemnic. I myślę, że tu przyszedł czas, żeby zadać sobie pytanie, gdzie w ogóle można trafić na ten kodeks, w której bibliotece, gdzie można go odnaleźć, gdzie można do niego mieć dostęp. to Miejsca, gdzie możemy znaleźć Kodeks Serafinianum, to są takie, bym powiedział, prestiżowe biblioteki i kolekcje sztuki współczesnej na całym świecie. Między innymi możemy go znaleźć w Bibliotece Narodowej we Włoszech czy w Muzeach Sztuki Współczesnej. I tak na marginesie, ta książka jest regularnie wznawiana i dostępna dla szerokiego grona. Odbiorców, dzięki czemu popularność tego kodeksu nieustannie rośnie. W ogóle podsumowując ten temat, to powiem tylko, że kodeks serafinianus jest dziełem no naprawdę niezwykle unikalnym, który łączy w sobie sztukę, surrealizm, językoznawstwo i filozofię. No a ten cały jego. Tajemniczy charakter, ta abstrakcyjna forma i niezrozumiały język sprawiają, że jest to dzieło, które inspiruje artystów, badaczy, miłośników sztuki praktycznie od pierwszego dnia swojej premiery. Wyróżnia się na tle współczesnych dzieł ze względu na swoją taką wielowarstwowość i brak jednoznacznej interpretacji. No i kodeks to dzieło, które jak sam autor podkreśla, nie ma jednego ukrytego sensu, no ale stanowi przestrzeń dla indywidualnych interpretacji, co czyni go tak fascynującym i po prostu ponad, ponadczasowym. Myślę, że troszeczkę bardziej przybliżyłem temat związany z kodeksem Serafinianus. Tu też macie przykład tej jednej strony. Postarajcie się pomyśleć, co ona wam mówi, co ona wam przedstawia. Nie zapomnijcie oczywiście o lajkach i o komentarzach. Na pewno każdy komentarz merytoryczny będzie komentarzem twórczym, więc słuchajcie, do dzieła po prostu, do dzieła. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.